Warto wiedzieć, co mamy w rozdzielnicy elektrycznej. Punkt pierwszy, rozłącznik izolacyjny. Jak sprawdzić, czy posiadamy w rozdzielnicy rozłącznik izolacyjny? Który z aparatów w naszej rozdzielnicy jest właśnie takim rozłącznikiem? Najłatwiej można to sprawdzić po symbolu. Większość producentów zamieszcza symbol rozłącznika na obudowie. To jest symbol rozłącznika trzypolowego, czyli takiego, który wykorzystujemy w instalacjach trójfazowych. Natomiast to jest symbol rozłącznika jednopolowego, który wykorzystujemy w instalacjach jednofazowych. W rozdzielnicach elektrycznych rozłącznik izolacyjny najczęściej pełni funkcję głównego wyłącznika prądu, chociaż wyłącznikiem tak naprawdę nie jest, gdyż wyłącznik i rozłącznik to dwa różne urządzenia o różnych funkcjach i zastosowaniach. Rozłącznik izolacyjny wykorzystany jako główny wyłącznik prądu pełni właściwie dwie funkcje. Pierwszą z nich jest możliwość rozłączenia obwodu zasilającego w celu wykonania prac konserwacyjnych w rozdzielnicy lub w samej instalacji elektrycznej. Drugą funkcją jest możliwość szybkiego wyłączenia zasilania w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego. Czyli zamiast otworzyć rozdzielnicę i na ślepo wyłączać wszystkie wyłączniki w celu wyłączenia zasilania, to wyłączamy tylko główny i w tym momencie cała rozdzielnica jest pozbawiona zasilania, cała instalacja jest pozbawiona zasilania, gdyż wyłączyliśmy właśnie ten rozłącznik izolacyjny, który jest głównym wyłącznikiem prądu. Czyli otwieramy rozdzielnicę i od razu wiemy, gdzie kierować wzrok. Jeśli w Twojej rozdzielnicy nie ma takiego oznaczenia, to postaraj się, żeby było, gdyż jest to bardzo ważne, często ignorowane, a może uratować czyjeś życie. Najważniejszym parametrem rozłącznika izolacyjnego jest jego prąd znamionowy. Wartość ta określa maksymalny prąd, jaki może płynąć przez ten rozłącznik w trybie ciągłym podczas normalnej pracy oraz bezpieczne natężenie prądu, przy jakim możemy wyłączyć taki rozłącznik. Prąd znamionowy prawidłowo dobranego rozłącznika powinien być większy niż maksymalny spodziewany prąd w instalacji elektrycznej podczas normalnej pracy. Dla mieszkania czy domku jednorodzinnego taki maksymalny prąd to najczęściej wartość od 16 do 25 A dla instalacji jednofazowych oraz od 20 do 32 A dla instalacji trójfazowych. Dlatego jeśli zastanawiacie się, jaki rozłącznik wybrać, ile ma być tych amperów, to odpowiedź jest prosta. Zawsze lepiej zastosować rozłącznik o jak największym prądzie znamionowym, więc dla standardowego mieszkania lub domku będzie to 40 amperów lub więcej. W instalacjach elektrycznych najczęściej dochodzi do dwóch sytuacji awaryjnych. Są nimi zwarcie i przeciążenie. Rozłącznik izolacyjny sam w sobie nie stanowi zabezpieczenia przed skutkami żadnego z nich. Oznacza to, że nie wyłączy on automatycznie w przypadku wystąpienia którejkolwiek z tych dwóch sytuacji awaryjnych. Zarówno załączanie, jak i wyłączanie rozłącznika wykonuje się ręcznie. Do zabezpieczenia instalacji przed skutkami zwarci i przeciążeń służą głównie wyłączniki nadprądowe, ale o tym w innym materiale. Jeśli chcesz więcej informacji na temat instalacji elektrycznych, zapraszam na mój kanał z poradnika elektryka na YouTube.